Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj przychodzę do Was z piosenką Gen Z 5 minut. Jest to nowa piosenka projektu Freeza, która tak naprawdę została stworzona przez BRO, który sam nawet na TikToku opowiadał, jak ją stworzył. To już widziałam, ale piosenki jeszcze nie słuchałam, więc no, jestem ciekawa, czy tak naprawdę słychać, że to jest twór BRO, czy jest to podobne do piosenek ekipy i tak naprawdę jak wypadli członkowie projektu Gen Z. Jeżeli Wy też jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, no i wbijajcie też na Instagrama, tam udzielam się codziennie, a jeżeli podoba Wam się ta nuta, to dajcie znać w komentarzu pisząc Gen Z. A teraz już przechodzimy do słuchania. Mam minut 5, 5, 5, 5, by wejść i zrobić cash, pay mi więcej. Dobra, refren mamy wspólny na razie. No i nawiązanie też do tego projektu, bo też Freeze, z tego co wiem, chciał, żeby właśnie ta piosenka opisywała ten projekt, czyli jest 5 minut, Gen Z, no i 6 uczestników, 3 dziewczyny, 3 chłopaków. Ciekawe, czy każdy z nich będzie jakby miał swoją zwrotkę. Ja moje życie wezmę dziś w ręce, mam na to minut 5, 5, 5, 5. Mam minut 5, 5, 5, 5, by wejść i zrobić cash. Tam też w tle słyszę, że są nadal te jakby oryginalne podbitki BRO. Wziąłem się do pracy i powstał refren. I wydaje mi się, że te podbitki to są dalej te same, te jakby oryginalne. Mamy Hanie. Bardzo też pasują do siebie te stylizacje od nich. No i zobaczymy, jak Hania tutaj nawinie. Jak nikt, życie zamieniam na sny. Nie chciałam być jak każdy, dlatego patrzę w gwiazdy. Żadne zadanie tu nie było łatwe. Do celu dopłynę nawet na tratwie. Dostałam szansę i rozwijam żagle. Nigdy nie będę zatopionym statkiem. Dobra, dobra. Tutaj głos jest bardzo podobny. Z jednej strony trochę do Marcysi, ale jakby nie do końca. Słychać jednak, że to jest Hania. No i generalnie fajnie zaśpiewane. Mało tutaj śpiewania, bardziej jest to takie mówione, ale no, fajne. Tak kręci się koło fortuny. Czasem wokoło są tłumy, a czasem nie ma nikogo, lecz ja chcę dać powody, mam je do dumy. Życie to cały mój content, ty na drugim planie, a frontman. Moje ambicje są głodne, bo nad i w końcu chcę postawić kropkę. Trochę taki mieszany patet z trąbą tutaj nam się narodził. Generalnie wiem, że Bartek bardziej jest taki z charakteru jak patet. No ale tutaj mamy właśnie ten głos taki jednak trochę trąby, trochę pateca, coś takiego. No ale jednak jest to Bartek mimo wszystko. Ta zwrotka raczej nie wpadła mi tak w pamięć. Bardziej tą Hanię gdzieś kojarzę. Tutaj w sumie już zapomniałam, o czym on śpiewał. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Tutaj spodziewam się czegoś mocnego, bo widziałam, że TikToki były mocarne. Nigdy go nie zrobi za mnie, dlatego zrobię to sama. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Przez palce leci jak piach, dlatego zrobię to sam. Mam minut 5. No i tutaj tak jakby głos Kingi mamy bardziej taki niższy. Gdzieś tam na początku zaletuje taką wersow, ale później nie. Moim zdaniem jest ona dość oryginalna w tym swoim głosie. No i też fajne są te przepitki oczywiście z tego projektu Gen Z, te jakby dodane do wideoklipu, że nie jest tylko teledysk, ale też właśnie ta ich historia. No tutaj ten projekt cały Freeza jednak można zaliczyć do udanych. Wydaje mi się, że to jest taka grupa, która doskonale się ze sobą dogaduje i
ta energia jest taka, wiecie, prawdziwa, świeżość, która niby jest fajna, nie jest to takie sztuczne, jak czasami mamy wrażenie, troszkę tak minimalnie oglądając na przykład T-Mix, tutaj mamy to takie stworzone, ale jakby te przyjaźnie się narodziły naprawdę i widać to w tym klipie. Nie mam czasu, by go stracić, nie boję się ciężkiej pracy, swoje sprawy biorę w łapy, moje plany kwitną tak jak kwiaty, wokół mnie jest paru innych graczy, muszę zrobić od nich więcej, jak zrozumieć ich intencje, przyjaciół czy jak konkurencję. Też jest on dość oryginalny w swoim głosie. Wydaje mi się, że ta piosenka ma taki vibe trochę ekipowej piosenki, trochę trzy ekipy, no po prostu taki vibe piosenki, w której są i dziewczyny, i chłopaki, i w ekipie też były takie piosenki. Chyba główną właśnie z nich była trzy ekipa, dlatego ma to taki podobny vibe, ale wydaje mi się, że te głosy są bardzo fajne i pasują. Chodzę, by nie zamulać, za mną nie jedna tura, wspomnienia bez wątpienia, niezmywalne jak ta... Tutaj zdecydowanie jest najciekawszy głos, najciekawszy wokal i taki specyficzny on jest, taki wyjątkowy, że jak gdzieś by Faustyna puściła po prostu nutę, to wszyscy by wiedzieli, że to jest właśnie Faustyna. Marzysz o złotych górach, zasięgach, drogich furach, to ustaw się w kolejce, każdy chce koronę króla. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. I fajna zwrotka, to była fajna zwrotka. Myślę, że na poziomie gdzieś tam Hani, fajne, podobne, wartościowe zwrotki. Nigdy go nie zrobi za mnie, dlatego zrobię to sama. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Przez palce leci jak piach, dlatego zrobię to sam. Mam minut 5, by wejść i zrobić cash, pay mi więcej. Ja moje życie wezmę dziś w ręce, mam na to minut 5. Mam minut 5. No i tak wpada w ucho, tak? Nie ma tutaj jakby cienia wątpliwości, że refren jest dobry. 5. Fajne, też nieprzesadzone. Tutaj każdy miał swoje miejsce, każdy jest traktowany na równi, no a refren siada. Jak dla mnie to jest gotowy projekt, ja bym już moim zdaniem w tym składzie ruszyła dalej, ale wiem, że jakieś tam roszady mają być jeszcze tutaj. Chyba ma zwyciężyć jedna albo dwie osoby w tym projekcie. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja tak aż na bieżąco nie jestem, nie śledzę każdego odcinka, ale wydaje mi się, że to jest całkiem udany projekt i bardzo fajna nuta, taka no, teraz taka młodzieżowa, na czasie, dobra na TikToka, wiecie o co chodzi, jest całkiem fajna. Dajcie mi znać koniecznie, czy Wam się podoba, czy nie. I wbijajcie do ostatniego odcinka, ja tutaj Wam zostawiam gdzieś na karcie u góry i widzimy się wkrótce, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!